Dziś pani korepetytor postanowiła zająć się sprawą, która utrudniała jej kontakt ze swym wychowankiem. Nauka zeszła dziś na tak zwany dalszy plan. I wtedy zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Nie dziwię się, panie Słuchaczku. Ja się nauczę, krzyczał sam dyrektor szkoły. No i miał rzeczywiście powody ku temu. Jakie powody? A tym razem, panie Słuchaczku, miłemu Cypisowi oberwało się zupełnie słusznie. Jak cię rodzice nie wychowali, to ja cię wychowam. Tak do niego mówił, słowo honoru. No ponieważ szkoła, panie Słuchaczku, ma za zadanie nie tylko uczyć, lecz także wychowywać w miarę możliwości. No i panu przydałoby się kilka lekcji dobrego wychowania. A to dlaczego? No, ponieważ zauważyłam, że nie zawsze zachowuje się pan tak jak prawdziwy dżentelmen. Tylko nie dżentelmen. No, bez obrazy, panie Słuchaczku. Często jest pan niegrzeczny. No po prostu niegrzeczny. No. Jak to? A no tak. Boleję nad tym, postanowiłam w miarę możliwości zaradzić zlu, póki jeszcze czas. To dziś nie będzie lekcji? Ale będzie, jak najbardziej będzie, tylko że taka nieco inna. No nie szkodzi. No. Od czego zaczynamy? Przede wszystkim, panie Słuchaczku, niech pan zdejmie beret. Dlaczego? No bo jesteśmy w pomieszczeniu. No widzę. A w pomieszczeniu przyjęte jest przebywanie bez nakrycia głowy. To jest niegrzeczne. Zwłaszcza przy jedzeniu. Nie wiedziałem o tym. Słowo honoru. Zapewne nie wiedział pan też o tym, że raczej nie powinno się spluwać, gdzie popadnie. O tym też nie wiedziałem. A po trzecie, robi mi pan przykrość i sprawia mi pan ból tym stałym klepaniem mnie po plecach. Coś podobnego. Panie Słuchaczku, tak, ja jestem kobietą. Ta wiem, niedawno był Dzień Kobiet. No. Po czwarte, opija się pan herbatą, nie proponując mi nawet filiżanki. Ale zawsze może się pani napić ode mnie. Ale pomijam już drobiazgi takie jak używanie ordynarnych wyrazów, trzymanie stale rąk w kieszeniach, czy drapanie się w głowę. No nie wiedziałem o tym, że nie wolno. Słowo honoru. No ja wiem, że wiele czynności wykonuje pan, panie Słuchaczku, odruchowo, nie zdając sobie nawet sprawy z ich niestosowności. Jeżeli jednak chce pan w przyszłości uchodzić za dżentelmena. Tylko nie dżentelmena. No, musi pan przynajmniej od czasu do czasu zwracać uwagę na przynajmniej podstawowe zasady dobrego wychowania. Nikt nie wymaga od pana nadzwyczajności. Przecież. Dlaczego? No, jest pan jeszcze bardzo młody. No nie tak bardzo. Mam 16 lat. A no to tym bardziej, panie Słuchaczku. Chce pani herbaty? A chętnie się napiję. Proszę. Ale no widzi pan, intencje ma pan dobre. Tylko nie intencje? Proponując jednak lyk herbaty z własnej filiżanki, popełnia pan spory błąd towarzyski. Ale ja się nie boję. Ale bać się nie ma czego, nie o to chodzi. Ja się nie boję, że mi pani wszystko wypije. Słowo honoru, ufam pani. Ale nie o to chodzi, panie Słuchaczku. No jak panu wytłumaczyć? Jestem w sporym kłopocie. Ale co pan wyprawia? Nałożyłem pani beret na głowę. Teraz jestem w porządku. Nie mam nakrycia głowy. I znowu ma pan dobre chęci. Żart ten jednak nie jest zbyt dobrym żartem. W końcu jestem kobietą. Nasadzanie mi znienacka beretu na głowę jest, no, krótko mówiąc, nieeleganckie. Cicho, dobrze. Ale ściąganie mi beretu z głowy razem z peruką też nie należy do tak zwanych przyjemności. Och, ma pan wiele braków, panie Słuchaczku. Ja sama nie wiem, od czego zacząć. No najlepiej od początku, słowo honoru. No ma pan rację, więc zaczniemy od podstaw. Są dwie ręce. Prawa i lewa. No tak. Prawa służy do powitań, pożegnań i do trzymania noża przy jedzeniu. Zgadza się. Lewa natomiast służy do trzymania widelca. Możliwe. No. O innej funkcji tej ręki pomówimy innym razem. Dlaczego? I tak pan nie zapamięta. No możliwe, słowo honoru. Tak, ten problem już opanowaliśmy. Idźmy dalej. Kobieta zawsze wchodzi pierwsza. Należy ją przepuszczać. No możliwe. To... No i wychodzi także pierwsza.
Tego nie wiedziałem, słowo honoru. To mnie pani zaskoczyło. Oj Boże, jakież pan ma brak. A nie szkodzi ci jego. Właśnie, o, często pan mówi cicho. No nie będę przecież wrzeszczał. Nie w tym rzecz. A w czym? Chodzi o samo słowo. Jakie słowo? Cicho! Nieraz pan to powtarza w najmniej odpowiednich momentach. Lubię ciszę, spokój. No, no to jeszcze nie powód. Ja lubię pana. Cicho. No, sam pan widzi. No co widzę? No, no znowu powiedział pan cicho. To jest niegrzecznie. W końcu nie mówię zbyt głośno. Nie trzeba tak znowu mnie uciszać. Chętnie nauczę się wszystkich dobrych manier. Naprawdę? Dla zmylenia wszystkich. Nikt mnie nie pozna, a wtedy jak nagle, jak sobie nie zaklę, jak sobie nie klepnę dyrektora w plecy, jak sam cypis dzisiaj... Boże, panie Słoneczku, boli! Gajowy Marucha przybył do pani korepetytor z pewnym pytaniem. Chciał zasięgnąć rady, czy będąc dłużnikiem doktora Wałaszewskiego należy najpierw napisać do niego list, czy też poczekać, aż doktor sam napisze odkrytkę.